Ciepły i pogodny luty jest dobrą porą do łowienia pstrągów. Meandrująca wśród pól i lasów mała, bystra rzeka to wymarzone łowisko każdego spinningisty pstrągarza. Jacek i Robert przygotowują się właśnie do wyprawy na pstrągi. Posłuchajmy, o czym rozmawiają. Do pokrowca pakuje tak od zerówki do dwójki albo nawet trójki wszystkie błyski. Ponieważ na danym odcinku rzeki mogą być miejsca i wąskie, i bardzo głębokie. No ponad 2 metry tam chyba było, pamiętasz w zeszłym roku? No, a za chwilę jest długi odcinek płytki. Wtedy biorę lżejszą brako. Tu przygotowałem taki pasz. Mam i trochę tych, i trochę mepsów. O, takich jedyneczek, zeróweczek, białych w różnych kolorach, białe, pomarańczowe. Te pomarańczowe mogą być szczególnie bardzo dobre, wiesz? Dlatego, że z mojego doświadczenia wiem, bo właśnie w okresie, w okresie wiosennym pstrąg bardzo dobrze reaguje na kolor właśnie pomarańczowy. Czy przy woblerze, czy przy błysce, ewentualnie streamerze. No muszę ci powiedzieć, ja też to zauważyłem. I to nie tylko przy obrotówkach. A popatrz, a z drugiej strony mam rzeczywiście tak jak ty troszkę większe, ale one są tak blisko czarne na wypadek zupełnie jasnych dni. Taki. Albo jak jest zupełnie ciemno, żółta fluo. No a tu między nimi taki dropenik się trafił, ale to roboty prywatne. Z białym puszkiem. No obejrzyj to. O, ten twister widzę, ma bardzo dobrą gumkę. Wiesz dlaczego? Często się trafia, że twistery są bardzo ładne kolorystycznie, natomiast mają bardzo sztywny ogonek. I on przy wolnym prowadzeniu jest martwy. Idzie w ogóle nie pracując. Natomiast tutaj jest bardzo miękki, taki mięciuteńki. I podejrzewam, że przy minimalnym nawet prowadzeniu on będzie świetnie pracował. A właśnie o to chodzi. Bardzo dobry. Pewnie nawet go można z prądem poprowadzić. Tak. Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjne prowadzenie jest nie tylko twistera, w ogóle przy nam pstrąga. To jest rzut na drugi brzeg i prowadzenie przynęty w poprzek łukiem. I w momencie, kiedy ona wychodzi z zakrętu, wtedy najczęściej masz brania pstrąga, bo pstrąg się przypatruje, ogląda i wtedy, kiedy przynęta próbuje mu uciec pod prąd, decyduje się na atak. Wiesz, ja natomiast oprócz takich rzutów oczywiście, jak mówisz, bo też często je stosuję, rzucam bardzo często pod prąd. Bo niejednokrotnie zaobserwowałem, że pstrąg, gdy ma bardzo mało czasu na decyzję, podejmuje atak jakby bez przemyślenia. Przynęta, która płynie z prądem, po pierwsze płynie bardzo szybko, a po drugie jest w zasięgu pstrąga w bardzo krótkim czasie. W momencie, gdy go minie, pstrąg musiałby opuścić stanowisko i przepłynąć dużo w dół, a potem zużyłby dużo energii na powrót. W związku z tym albo w ogóle nic nie robi, albo decyduje się na atak. Często właśnie nie ma okazji zaobserwować przynęty, wszelkie jej braki czy jakieś cechy, którymi odbiega od przynęty naturalnej, zupełnie są przez rybę niezauważane. Natomiast w momencie, gdy rzucasz z prądem, a prowadzisz przynętę pod prąd, to jak pewnie zauważyłeś nieraz, pstrąg idzie za przynętą, i to obojętne, czy to jest obrotówka, czy twister, czy wobler, idzie za przynętą, obserwuje ją, przygląda się i widzi, że coś jest nie tak. Nie decyduje się na atak. Wiesz co, to jest bardzo dobre, to co mówisz, ale w okresie późniejszym, mniej więcej tak w kwietniu, natomiast jak on jest świeżo po tarle, on jest jeszcze wymęczony, w związku z tym ja zauważyłem, obserwując przez wiele lat zapiski, że więcej miałem skutecznego łowienia prowadząc pod prąd powoli. On wtedy potrafi do tej przynęty, jeżeli ma ochotę żerować, wyjść i ją chwyta. Natomiast to, co mówisz, jest doskonałe w momencie, kiedy on już jest odżywiony, temperatura wody wzrasta i wtedy właśnie jest bardziej agresywny. I prowadzenie tak zwane nagłe, czyli rzut do góry i prowadzenie wzdłuż jakiejś przeszkody powoduje, że on się gwałtownie decyduje na atak. Jest to po prostu odruch drapieżnika, który chce chwycić uciekającą przynętę. No jest to dobra metoda właśnie do twisterów między innymi, bo można nimi dosyć ciężkim twisterem można daleko rzucić, a potem prowadzić go pod prąd bardzo powoli, mimo że stosunkowo ciężki. Natomiast ciężki twister prowadzony z prądem w zasadzie przesuwa się po dnie, jest bardzo mało atrakcyjny. No muszę ci powiedzieć, ale lepszą przynętą do takiego prowadzenia na wiosnę, jak ty mówisz, to wobler jest chyba, prawda? I to taki dosyć ostro schodzący. Popatrz, mam tu takie. Ile masz tu bardzo ciekawe wzory? Mam tu własnej roboty woblery, które się troszkę różnią od takich standardowych tym, że mają dużo większą łopatkę.
Widzisz? A już wiem, o co tobie chodziło w tej konstrukcji. Żeby miał bardzo agresywną pracę przy bardzo wolnym prowadzeniu. No właśnie. I to bardzo dobrze się go prowadzi w miejscach o wolniejszym prądzie, na granicy nurtu. Mhm. Bo gdy postawię go w prądzie ostrym, to no, ma zbyt agresywną pracę, ucieka na boki, potrafi nawet wypłynąć do powierzchni. Właśnie na szybki prąd, w przeciwieństwie do tego woblera, który pokazałeś mi, na inną sytuację, jest bardzo dobry ten wobler. To się w tej chwili pokazał nowy na rynku. Mały pstrąg. Pstrąg, ale potokowy. To jest nowość. On bardzo wiernie ubarwieniem imituje małego pstrąga. Kształt i wielkość tak jak. Tak, a ponieważ pstrąg jest, tak jak inne drapieżniki, kanibalem, w związku z tym często zdarza się, że odganiając swojego terytorium inne ryby, odgania także małe pstrągi. Wiesz, czym zacznę jutro łowić najpierw? Tak zupełnie nietypowo. Zacznę od puchowca. Ostatnio puchowce coraz częściej jakby zastępują normalne, zauważyłeś? Zastępują normalne przynęty spinningowe. Ja go uzbrajam w ten sposób, że mniej więcej pół metra, nawet do metra przed muchą, mucha jest praktycznie, umieszczam niewielki ołowiany ciężarek, czy to w postaci kropelki, czy oliwki. Może być zaciśnięty na żyłce, albo może być nawet zastopowany małym karabinczykiem, zupełnie takim miniaturowym. Oczywiście ciężarek dobieram do szybkości prądu i głębokości wody. No i oczywiście prowadzi go się tak, jak streamera muchowcy prowadzą. Znaczy bardzo wolno pod prąd, albo łukiem, tak jak mówiłeś o obrotówkach, albo małymi skokami. To zobacz, jaki fajny pomarańczowy. Bardzo ładny. Właśnie, bardzo istotne jest przy stosowaniu puchowców dobranie właściwego ciężaru śruciny owianej. Dlatego, że zbytnie przeciążenie powoduje, że on zachowuje się nienaturalnie. Ucieka bardziej do dołu, prąd go znosi. Natomiast sztuka łowienia metodą spinningową na puchowce polega na tym, by on układał się równolegle do dna i w momencie, kiedy przestajesz kręcić i prąd go znosi lekko w dół, on się napusza. Natomiast przy zbyt dużym obciążeniu łowianym powoduje nienaturalne zachowanie się. Jutro pokażę ci nowy odcinek rzeki przy starym takim moście. Bardzo ciekawa rzecz. A pstrągi? Sam się przekonasz. Świetna woda, czyściutka. Teraz zobaczysz, mam pole ryby. No rzeczywiście. Ja też opuszczę. Kapitalna. Wiesz co, obawiałem się, że każdy po tej wodzie śniegowej będzie płynęła śniegowa woda. Czy mętna taka, ale widzę, że jest. Jak w środku lata, czyściutka. Przy niskim stanie. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. O, zobacz. Jak ci się podoba miejsce? Ekstra. To co? Rozpakowujemy. Szable w dłoń. Generalnie wiesz, zasada jest taka, im dalszy rzut przy tak czystej wodzie, tym po prostu masz większą szansę puścić go do brania.
pogoda wspaniała. Po zejściu z mostu Robert łowi idąc w górę rzeki. Brzeg jest niski, lekko podmokły, jednak doskonale dostępny. Krystalicznie czysta, płytka w tym rejonie rzeka tworzy przy brzegach nieco głębsze rynny. Miejsce wygląda bardzo atrakcyjnie. W takich warunkach doskonale sprawdza się zestaw złożony z wędziska jigowego Black Star Pro o długości 2,4 metra, kołowrotka ze szpulą dalekiego rzutu i cienkiej żyłki Cortest 018. Rzuty wykonywane tym zestawem są długie i precyzyjne. Prowadzona szybkim tempem z prądem mała srebrna obrotówka prowokuje do brania stojące pod samym brzegiem potokowce. Pomimo wysoko uniesionego w czasie prowadzenia przynęty wędziska, na kotwiczce zebrały się kawałki roślin i patyków z dna. Trzeba je dokładnie usunąć, aby nie zakłócały pracy skrzydełka małej obrotówki. Robert decyduje się na wejście do wody i łowi dalej, brodząc przy brzegu. Jest dzięki temu znacznie mniej widoczny dla płochliwych pstrągów. Kolejny rzut. Jak dotąd nie ma żadnego brania. Gdy kilka rzutów w atrakcyjnym miejscu nie przynosi efektu, pora zmienić przynętę. Pstrągi są wybredne, szczególnie wtedy, gdy słabo żerują. Najskuteczniejszy w danym dniu kolor i rodzaj przynęty ustalić można tylko doświadczalnie. Wymiana przynęty jest szybka i łatwa, gdy na końcu żyłki zawiążemy małą agrafkę z krętlikiem. Krętlik zabezpiecza żyłkę przed skręcaniem. Szczególnie przy łowieniu obrotówką. Zacięcie. Zmiana przynęty przyniosła natychmiastowy rezultat. Pstrąg uderzył przy samym brzegu, zaraz po upadku przynęty na wodę. Sądząc po wygięciu kija, nie jest chyba zbyt duży. Robert delikatnie podprowadza go do ręki. Odhaczanie i mierzenie ryb zawsze wygodniej jest wykonać na brzegu. Należy to zrobić możliwie szybko, aby ryba mogła wrócić do wody w pełnej kondycji. Ten pstrąg okazał się niewymiarowy i wrócił do wody. Złowienie pstrąga zachęca do dokładniejszej penetracji przybrzeżnej rynny. Kilka kroków w górę rzeki, rzut i kolejny atak pstrąga, tym razem trochę większego. Na prostych odcinkach rzeki stosowane są zwykle długie rzuty pod prąd. Przynętę prowadzi się równolegle do brzegu z prądem albo na skos w poprzek nurtu, tak aby wróciła łukiem pod nogi wędkarza. Do takiego prowadzenia nadają się niewielkie obrotówki o nienagannie wirującym skrzydełku, małe woblery o agresywnej pracy oraz lekkie twistery i rippery. Często zdarza się, że pstrąg podąża za przynętą i uderza w najmniej spodziewanym momencie.
Wymaga to od wędkującego ciągłej czujności i stałej koncentracji. Rzuty wykonuje się w miejsca spodziewanych stanowisk pstrąga. Pod brzeg, w zawirowania prądu, pod leżące w wodzie przeszkody takie jak zwalone drzewa, gałęzie lub głazy. Warte dokładnego spenetrowania są zakręty rzeki, a szczególnie ich zewnętrzny łuk, gdzie woda wymywa zwykle głębszą rynnę, ulubione stanowisko grubego pstrąga. Rzut w górę rzeki i gwałtowne branie pstrąga. Ryba rusza niespodziewanie w kierunku wędkarza, płynąc z prądem. Robert szybko zwija żyłkę, starając się nie dopuścić do powstania luzu. Słabo zahaczony duży pstrąg, nawet przy niewielkim zluzowaniu żyłki, potrafi wytrząsnąć przynętę z pyska. Pstrąg powoli słabnie, wykładając się na boki. To znak, że można go lądować ręką. Do momentu jednak wyjęcia ryby należy liczyć się z możliwością jej gwałtownej ucieczki na widok wędkarza. Pewny chwyt i ryba ląduje na brzegu. No i udało się. Piękny okaz pstrąga tęczowego. Teraz krótki moment mierzenia. Nieźle. Ponad 60 cm. Na tym odcinku rzeki tęczak trafia się rzadko, a tym bardziej tak duża, blisko 2-kilogramowa sztuka. Obiecujący początek sezonu. Rzucanie przynęty pod prąd to taktyka, która w czystych pstrągowych rzekach przynosi bardzo dobre efekty. Podejście do stanowiska pstrąga ma decydujący wpływ na wyniki połowu. Ważne jest, aby zachować ciszę. Poruszać się powoli w pozycji pochylonej, kryjąc się w miarę możliwości za krzakami lub trzciną. Skuteczność maskowania zwiększa ubiór o odpowiedniej kolorystyce. Rzuty najlepiej jest wykonywać w pozycji pochylonej, siedzącej lub klęczącej, z miejsca nieco oddalonego od brzegu. Technikę rzutów należy dostosować do otoczenia. Ze względu na pochylone gałęzie rozłożystego krzewu, Jacek wykonuje rzuty spod siebie. Wędzisko Black Star Pro o ciężarze wyrzutu do 15 gramów i szczytowej akcji oraz cienka żyłka Cortest 018 to odpowiednio dobrany do tych warunków zestaw. Hamowanie palcem spadającej ze szpuli żyłki w końcowej fazie rzutu i przynęta cicho wpada do wody. Na prowadzoną wolnym, nieregularnym tempem 4-gramową obrotówkę złakomił się piękny pstrąg potokowy. Charakterystyczny młynek po braniu na płytkiej wodzie. Większe ryby należy holować techniką pompowania wędziskiem.
końcowej fazie holu ostrożnie wyjmujemy rybę ręką, gdyż na wyślizg nie pozwala zbyt wysoka burta brzegowa. Piękny, gruby 40. Tymczasem Robert doszedł do miejsca, gdzie rzeka zwęża się, a brzeg jest bardzo stromy. Wchodzi ostrożnie do rzeki, aby być mniej widocznym dla ryb. Wykonuje kilka kontrolnych rzutów mepsem kometem numer 1 w okolicy swojego stanowiska. Zdarza się, że pstrąg wychodzi z głębszej wody i żeruje w płytkich i bystrych miejscach. Nic się nie dzieje, więc najwyższy czas zmienić przynętę. Ponieważ z lewej strony pod zwalonym drzewem prąd wymył głęboki dół, odpowiednia będzie cięższa przynęta, na przykład MEPS Comet numer 3. Krótkie, celne rzuty. Błystka pada precyzyjnie pod samo zwalisko. Wolno i płynnie prowadzona przy zwalisku obrotówka może być w każdej chwili zaatakowana przez pstrąga. Nagłe zatrzymanie błystki. To tylko zaczep. W takiej sytuacji gwałtowne i mocne szarpanie wędką nic nie pomaga. Robert delikatnie potrząsa wędziskiem, starając się obluzować tkwiącą w zaczepie kotwicę. Cierpliwość i konsekwencja zostają wynagrodzone. Rzut oka na kotwicę. Trzeba sprawdzić, czy nie rozgięły się jej groty. Dynamiczne wyjście pstrąga powyżej zwaliska. Robert natychmiast posyła błystkę w miejsce zawirowania wody. Niestety, zamiast brania pstrąga kolejny zaczep. Gałęzie zatopionego drzewa sięgają daleko w nurt. Szansa złowienia tego pstrąga przepadła. Odczepianie błystki wypłoszy rybę na dobre kilka godzin. Szkoda. Próba odczepiania metodą tradycyjną nie przynosi efektu. Trzeba spróbować inaczej. Metoda strzelania napiętą żyłką jest niezwykle skuteczna przy twardych zaczepach i pozwala uratować wiele cennych przynęt. W tym czasie Jacek dochodzi do kolejnego ciekawego miejsca. Zwalona pod drugim brzegiem gałąź tworzy idealną kryjówkę dla pstrąga. W takich miejscach liczy się pierwszy rzut. Trzeba więc go wykonać perfekcyjnie, właściwie dobraną przynętą. Na wiosnę najbardziej dostępnym, naturalnym pokarmem pstrąga jest minuk strumieniowy, który wyglądem przypomina małego kilku- lub kilkunastocentymetrowego czarnego węgorzyka. O tej porze roku minogi grupują się w duże stada i płyną na tarliska. Są wtedy łatwym łupem dla pstrąga.
Mimo że jest dopiero luty, przynęta podobna do minoga może okazać się bardzo skuteczna. Dlatego wybór padł na czarny twister. Może ten mniejszy będzie właściwy. A grawkę trzeba usunąć, gdyż twistery wiąże się bezpośrednio do żyłki. Staranne wiązanie węzła i jego właściwe ułożenie w czasie zaciskania decyduje o wytrzymałości żyłki w tym miejscu. Pozostała jeszcze jedna ważna czynność. Sprawdzenie ostrości haka. Wymaga podostrzenia. Do tego celu doskonale nadaje się drobnoziarnista wędkarska osełka. Okulary polaryzacyjne niwelują odbicie promieni słonecznych od lustra wody, pozwalając wędkarzowi obserwować wszystko, co znajduje się pod jej powierzchnią. Przeszkody podwodne, pracującą przynętę, rybę wychodzącą do błystki. No i proszę, intuicja nie zawiodła Jacka. Jest pstrąg. Duży głaz w głównym nurcie szerokiego odcinka rzeki tworzy kryjówkę dla kilku pstrągów. Im bliżej głazu upadnie przynęta, tym większa szansa na atak drapieżnika. Ze względu na nisko zwisające gałęzie drzewa, Robert stosuje technikę rzutu bocznego. Jacek podchodzi do typowego miejsca pstrągowego i zatrzymuje się, nie dochodząc do wody. Po prawej stronie widać wchodzący w nurt cypel z charakterystycznym podmyciem. Dalej w nurcie omywane przez wodę kamienie. Rzut spod siebie w okolice końca cypla. Tonąca 7-centymetrowa rapala penetruje podmyty brzeg. Gwałtowny atak ogromnego pstrąga. Po kilku jednak sekundach holu ryba spina się.
Zwisające bardzo nisko nad wodą konary starej olchy zmuszają do płaskich rzutów bocznych, tuż nad powierzchnią wody. Na środku rzeki znajduje się interesująca, głęboka rynna. Kołowrotek SL-20H ma przełożenie 6:1 i doskonale nadaje się do łowienia w szybkim prądzie. Potężny głaz w środku nurtu jest dobrym miejscem do wypróbowania puchowca. Umieszczony około pół metra nad puchowcem 6-gramowy ciężarek umożliwia prowadzenie tej lekkiej przynęty w głębokich zawirowaniach prądu. Mały kołowrotek SSL-05 wyposażony w szpulę dalekiego rzutu i śrubowy mechanizm posuwu szpuli zapewnia celne i dalekie rzuty bardzo lekką przynętą. Delikatne ruchy wędziskiem i nieregularne tempo zwijania żyłki wywołują wabiące pstrąga falowanie piór puchowca. Jednym z trudniejszych rzutów jest płaski rzut boczny pod nisko zwisające z przeciwległego brzegu gałęzie. Warto jednak zaryzykować utratę przynęty. Pstrągi często obierają w takich miejscach stanowiska. O powodzeniu decyduje precyzja rzutu. Znów zwężenie koryta rzeki. Wielkie, zwalone drzewo przegradza niemal połowę nurtu. Na branie nie trzeba długo czekać. Wszystko teraz zależy od tego, czy uda się odciągnąć pstrąga od kryjówki w zwalisku. Zbliża się wieczór. Jacek i Robert spotkali się w umówionym miejscu i dzielą się wrażeniami minionego dnia. Wspaniała pogoda i nieźle żerujące pstrągi wynagrodziły trudy wielu przebytych kilometrów. Zdobyte dzisiaj doświadczenia na pewno będą procentować w czasie następnych wypraw. Thank you.
Kamieniste ostrogi szeroko rozlanej dużej nizinnej rzeki są, podobnie jak jeziorowe górki podwodne, celem wielu wypraw wędkarskich. I nie bez powodu. Ostrogi bowiem stwarzają doskonałe warunki bytowania dla większości mieszkających w rzece gatunków ryb. Pola międzyostrogowe są zasobne w pokarm, stanowią dobre miejsce do tarła i rozwoju na rybku. Pełnią więc rolę stołówki dla ryb drapieżnych, szczupaków, okoni, sandaczy, boleni i sumów, a także jazi i kleni. Celem kolejnej wyprawy Jacka i Roberta stał się właśnie odcinek nizinnej rzeki z dużą ilością długich, porośniętych wysoką trawą, kamienistych ostróg. Właśnie dotarli nad wodę i zastanawiają się, gdzie rozpocząć wędkowanie. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, wybór więc nie jest łatwy. Duże, płytkie zakole z piaszczystą wyspą i zwalonym drzewem to niezłe łowisko na wieczór. Wieczorem ryby drapieżne zapuszczają się w całkiem płytkie rejony stojącej wody, polując na przebywającą tam drobnicę. W dzień natomiast trzymają się w nieco głębszych miejscach bliżej nurtu. Dlatego w dzień najlepiej jest rozpocząć wędkowanie od spenetrowania brzegów ostrogi. Aby nie spłoszyć żerujących w pobliżu ostrogi ryb, należy podejść do łowiska cicho, w pozycji pochylonej. Robert rozpoczął łowienie u nasady ostrogi, gdyż wejście na nią na samym początku łowienia może spowodować całkowite wypłoszenie tak ostrożnych ryb jak klenie lub bolenie. Jako przynętę stosuje małą srebrną obrotówkę, prowadząc ją średnim tempem wzdłuż ostrogi. Kamienisty brzeg i wymyta wzdłuż ostrogi rynna dają szansę na branie klenia lub rapy. Szczyt ostrogi, letnie królestwo bolenia. Sposób żerowania tej ryby jest niezwykle widowiskowy. Ponieważ podanie maleńkiej obrotówki z nasady ostrogi w rejon żerowania bolenia jest trudne, Robert postanawia skrócić dystans, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności. Uniesione w górę wędzisko umożliwia poprowadzenie przynęty pod samą powierzchnią wody, w niezbyt szybkim tempie, tak, aby nie zaczepić o wystające z wody kamienie. Zaczep także może spłoszyć ryby. Drapieżnik ciągle buszuje na szczycie ostrogi w płytkim przelewie, jednak nie kwapi się do brania. Robert zmienia stanowisko, aby podać przynętę w to samo miejsce żerowania bolenia, jednak z przeciwnej strony ostrogi. To niekiedy skutkuje. Nawet niewielką kępę trawy trzeba wykorzystać do maskowania. To bardzo ważne, jeśli chce się złowić tak przebiegłą rybę jak boleń. Dobranie właściwej, odpowiedniej w danym momencie przynęty boleniowej to połowa sukcesu. Srebrny Meps Comet numer 1 jest skuteczny na wielu wodach. Najlepiej jednak sprawdza się przy połowach boleni w płytkich, prądowych, usianych kamieniami miejscach. Boleń jest rybą bardzo ostrożną, lepiej więc wiązać obrotówkę bezpośrednio do żyłki, bez krętlików, agrafek i przyponów. Robert wykonuje rzut równolegle do ostrogi, kilka metrów za strefę przelewającej się przez kamienie zmarszczonej wody i natychmiast rozpoczyna płytkie prowadzenie przynęty. Branie bolenia jest gwałtowne i następuje zwykle wtedy, gdy przynęta znajduje się na wysokości szczytu ostrogi. Ryba walczy bardzo energicznie, jednak tylko w pierwszej fazie holu. Po chwili łatwo daje się wyjąć na brzeg wyślizgiem. Boleń, zwany popularnie rapą, mimo że jest rybą karpiowatą, prowadzi wybitnie drapieżny tryb życia, o czym świadczy charakterystyczny, wcięty głęboko zarys pyska. Oto typowe boleniowe przynęty. Ciężkie, wąskie, srebrzyste lub srebrzysto-szare wahadłówki. Lekka błystka wykonana z trzonka nierdzewnej łyżki. Małe obrotówki typu long lub comet. Białe twistery i rippery. Z jednej ostrogi można złowić nawet kilka boleni. Jednak każdy hol płoszy ryby na co najmniej kilkanaście minut. Robert postanawia więc zmienić łowisko.
Tymczasem Jacek doszedł do długiej, kamienistej ostrogi i kryjąc się w wysokiej trawie, podchodzi ostrożnie do łowiska. Woda u nasady ostrogi jest płytka i stojąca. Trzeba więc wejść dalej, aby móc poprowadzić przynętę w prądzie wstecznym, płynącym wzdłuż kamienistego brzegu ostrogi. Jacek schodzi nad wodę w pozycji pochylonej, aby być jak najmniej widocznym dla ryb, które przebywają zwykle blisko ostrogi. W prądach wstecznych łowi się zwykle płochliwe klenie, czasem także rapy. Dobrą przynętą jest w takim łowisku mała, jasna obrotówka o numerze 0 lub 1, prowadzona bardzo powoli pod prąd. Tym razem obławianie prądów wstecznych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Jacek doszedł na szczyt ostrogi i łowi w miejscu, gdzie prąd wsteczny łączy się z głównym nurtem rzeki, tworząc pas zawirowań wody, nazywany przez wędkarzy warkoczem. W odległości kilku metrów od szczytu ostrogi, na granicy prądu i spokojnej wody, nurt wymywa zwykle pogłębienie w dnie, które jest ulubioną kryjówką szczupaków. Jacek powoli prowadzi przynętę w warkoczu nad samym dnem, tak aby penetrowała wszystkie jego zakamarki. Do takiego łowienia doskonale nadaje się biały ripper średniej wielkości, z łebkiem o ciężarze odpowiednio dobranym do głębokości łowiska. Tempo prowadzenia rippera powinno być nieregularne, gdyż prowokuje to szczupaki do brań. Atak ryby może nastąpić nawet przy samym brzegu, pod nogami wędkarza w momencie wyjmowania rippera z wody. Dlatego przy łowieniu w warkoczu potrzebna jest stała koncentracja. Każde zatrzymanie przynęty może oznaczać branie ryby. Szczupak zaatakował. Po zacięciu ryby należy przede wszystkim odciągnąć ją od kryjówek w kamienistym dnie. Hol powinien być krótki i zdecydowany, najlepiej na spokojnej wodzie, z dala od głównego nurtu rzeki. Jeśli chcemy złowić w tym miejscu następne ryby, musimy ograniczyć hałas w czasie holu do minimum. Zmęczoną rybę można, zależnie od rodzaju brzegu, lądować wyślizgiem lub ręką. Lądowanie ręką wymaga pewnej wprawy, ale jest bardzo pomocne, gdy brzeg nie jest płaski. Pewny chwyt i szczupak jest na brzegu. Do łowienia szczupaków w rzekach stosuje się rippery i twistery w różnych wielkościach, najlepiej w jasnych kolorach. Dobre wyniki uzyskać także można, łowiąc na lekkie, głęboko tłoczone błystki wahadłowe oraz obrotówki średniej wielkości ze skrzydełkami wirującymi blisko korpusu. W szczególnie głębokich miejscach oraz w silnym prądzie dociążamy przynęty ciężarkiem umieszczonym na żyłce w odległości około pół metra nad przynętą. Oprócz ostróg, atrakcyjne wędkarsko są także pola między ostrogami, pod warunkiem, że występuje tam wyraźny prąd wody. Jacek i Robert podchodzą do takiego miejsca powoli, aby zbyt gwałtownymi ruchami nie spłoszyć ostrożnych kleni. Rzucają maleńkimi obrotówkami poprzek nurtu i powoli prowadzą je pod powierzchnią wody. Klenie przebywają blisko powierzchni, więc przynętę trzeba podać bardzo delikatnie, zwracając uwagę na jej ciche wpadnięcie do wody. Branie następuje zwykle w pierwszych kilku rzutach.
To mały kleń. Jest niewymiarowy, więc trzeba go ostrożnie wyhaczyć i z powrotem wpuścić do wody. Nie wszystkie ostrogi są jednakowo atrakcyjne pod względem wędkarskim. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy spinningowaniu z ostróg, których oba brzegi są kamieniste. Jeżeli kamieniste dno opada stromo od szczytu ostrogi w kierunku warkocza i głębokość wody wynosi co najmniej 2 metry, możemy mówić o typowym miejscu sandaczowym. Tego rodzaju ostrogi występują przeważnie na zewnętrznych łukach zakrętów rzeki. Sandacz przebywa zwykle za główką, w wymytym dole lub dalej, w warkoczu, zawsze przy samym dnie. Sandacza łowić można także w nurcie po stronie prądowej warkocza lub nawet przed szczytem ostrogi, w miejscach, gdzie prąd wymył wgłębienie w dnie. Podejście do sandaczowego miejsca nie wymaga zachowania takiej ostrożności jak przy łowieniu kleni lub rap. Wędkowanie można rozpocząć od penetracji głębokich miejsc, wchodząc od razu na szczyt ostrogi. Płytkie miejsca są atrakcyjne jedynie wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Jacek i Robert zdecydowali się na łowienie z ostrogi, na której już wcześniej mieli brania sandaczy. Obłowienie sandaczowego miejsca nie jest sprawą kilku rzutów. Złowienie sandacza na spinning wymaga często długiego, cierpliwego rzucania w jednym miejscu, nawet przez kilka godzin. Sandacz bowiem może przebywać na łowisku nie żerując. Czasem zdradza swą obecność delikatnym trącaniem przynęty, przypominającym branie małego okonia. Jest wtedy bardzo trudny do zacięcia. Do łowienia sandaczy używa się wędzisk dość delikatnych, o akcji parabolicznej. Jeżeli jako przynętę stosujemy twister, odpowiednie będzie typowe wędzisko jigowe o ciężarze wyrzutu do 15 gramów, na przykład z serii Black Star Pro firmy Cormoran. Robert wykonał rzut ciężkim białym twisterem, na skos, w poprzek nurtu i przez chwilę czeka, aż znoszona prądem przynęta opadnie na dno w okolicę warkocza, po czym rozpoczyna powolne zwijanie żyłki. Branie sandacza poprzedzone jest często serią delikatnych trąceń. Zacięcie można wykonać dopiero wtedy, gdy nastąpi wyraźne wygięcie delikatnej szczytówki wędziska i odczuwalne zwiększenie ciężaru na kiju. Hol sandacza musi być zdecydowany, raczej zbyt silny niż łagodny, bez jakiegokolwiek zluźnienia żyłki. Wspaniale, zobacz jak wziął. Jak cię podoba? Podstawowymi rodzajami przynęt do połowu sandaczy w dużych rzekach są rippery i twistery, najlepiej w kolorach białym lub perłowym. Kolor główki nie ma żadnego znaczenia, natomiast istotny jest jej ciężar, który dobieramy odpowiednio do szybkości nurtu i głębokości wody. W miejscach szczególnie głębokich, z szybkim prądem, na opadnięcie przynęty na dno trzeba czekać nawet kilkanaście sekund. Jeżeli na łowisku nie ma zbyt wielu zaczepów, przynętę warto prowadzić w taki sposób,
aby tylko chwilami traciła kontakt z dnem. Jej ruch powinien być bardzo wolny, nieregularny, z kilkusekundowymi nawet przerwami. Nawet słabo żerujący sandacz nie pozostanie obojętny na przynętę, która podrywa się z dna, byle tylko to poderwanie nie było zbyt gwałtowne. Aby uatrakcyjnić swoją przynętę, Jacek stosuje specjalny wabiący sandacze środek zapachowy z serii Double Fish. Na przynętę wystarczy nanieść zaledwie kilka kropli tego środka, aby nadać jej specyficzny, atrakcyjny dla drapieżnika zapach. Zapach ten zwiększa skuteczność połowów sandaczy i okoni, gdyż nasycona nim prowadzona przy dnie przynęta tworzy utrzymującą się przez pewien czas w wodzie ścieżkę zapachową, zwabiającą drapieżniki w rejon łowiska. Poza tym przynęta zapachowa jest chwytana przez sandacza znacznie pewniej niż zwykła, tradycyjna. Ciekawe, czy zastosowanie pachnącej przynęty w tym łowisku przyniesie oczekiwany rezultat. Często zdarza się, że główki dobierane do twisterów są zbyt ciężkie i wędkarze narzekają na małą skuteczność tej przynęty. Właściwe dobranie ciężaru główki do szybkości nurtu i głębokości wody, a także do wielkości samego twistera, umożliwi prawidłowe, wolne prowadzenie przynęty tuż nad dnem. No i jest sandacz. Branie nastąpiło w samym środku warkocza. Dzięki działaniu środka zapachowego ryba zdecydowanie chwyciła przynętę, połykając ją głęboko. Krótki, energiczny hol do ręki i ryba ląduje na brzegu. Nie wszystkie ostrogi na dużej rzece mają jednakowy charakter. Dlatego do każdej z nich trzeba podejść indywidualnie. Ta jest szeroka i stosunkowo krótka, pozbawiona niemal całkowicie prądów wstecznych. Jacek stara się podejść do łowiska niepostrzeżenie, tak aby szczyt ostrogi znalazł się w zasięgu jego rzutu. Miejsca takie są dobrymi łowiskami kleniowymi. Kleń jest rybą prądolubną i wybiera takie stanowiska, aby nurt nanosił mu sporo pokarmu. Stąd klenie spotyka się na płytkich odcinkach rzeki o szybkim nurcie, często bogatych w podwodne przeszkody, kamienie, patyki. Polując na klenia, przynętę należy rzucać w poprzek prądu, nieco powyżej szczytu ostrogi i starać się prowadzić możliwie wolno, tuż pod powierzchnią wody. Kleń często odprowadza obrotówkę i decyduje się na atak dopiero po dokładnym obejrzeniu przynęty, niekiedy nawet w niewielkiej odległości od brzegu. Tylko stała czujność wędkarza pozwala wtedy na odpowiednio szybkie zacięcie ryby. Jacek przesuwa się o parę kroków do przodu. Cały czas stara się maskować, wykorzystując wysoką trawę, tak aby swoim widokiem i zachowaniem nie wypłoszyć ostrożnych ryb. Błystkę kładzie cicho na wodę i trzymając wysoko uniesione wędzisko, stara się wolno prowadzić przynętę w miejscu domniemanych stanowisk kleni.
dobrymi przynętami do połowu kleni są niewielkie błystki obrotowe o szeroko pracującym skrzydełku i pływające filigranowe woblerki. Spokój i cierpliwość wędkarza to podstawowy warunek złowienia klenia. Niepostrzeżenie zaczęło się chmurzyć. Zanosi się na deszcz. Po przeczekaniu krótkiego, rzęsistego deszczu Jacek i Robert postanawiają zmienić zestawy spinningowe. Robert zmontował bardzo delikatny zestaw składający się z wędziska Black Star Classic i kołowrotka SSL 05 z żyłką o średnicy 0,14 mm, tak aby móc rzucać bardzo lekkimi przynętami. Jacek natomiast przygotował mocny zestaw złożony z wędziska Black Star Pro o długości 2,7 metra i ciężarze wyrzutu do 80 gramów oraz kołowrotka Reel numer 1 LN40P z nawiniętą na szpulę supermocną plecioną żyłką Cora Strong o średnicy 0,18 mm i wytrzymałości na zrywanie 8 kg. Tak cienka i jednocześnie wytrzymała żyłka pozwoli na uratowanie wielu przynęt w miejscach obfitujących w podwodne przeszkody i zaczepy. Pierwsze rzuty wykonuje się tradycyjnie wzdłuż ostrogi, w niedalekim sąsiedztwie kamiennych umocnień. Zawsze może tam przebywać jakiś drapieżnik polujący na drobnice. Dobra, co był tu, a ja zobaczę jeszcze przed główką. Jacek rzuca przynętę jak najdalej, w poprzek nurtu, tak aby prąd zniósł ją na głęboką wodę, w warkocz. I po chwili rozpoczyna bardzo wolne jej prowadzenie, blisko dna. Dzięki zastosowaniu żyłki Cora Strong nie musi obawiać się zaczepów. Robert próbuje złowić rybę przed ostrogą, tam, gdzie napływająca woda wymyła w dnie rzeki spore wgłębienie. W takim miejscu zawsze można spodziewać się ataku drapieżnika. Robert, coś ma. Nagle Jacek zaczepia o coś przynętą. W pierwszej chwili wydaje się, że duży ripper
utkwił w podwodnym karczu. Nie wiem, wydawało mi się, że mam, ale... Wędzisko wygięte w pałąk ani drgnie. Nagle zaczep ożywa i zaczyna szybko spływać z prądem. O tym, żeby go powstrzymać, nie ma nawet mowy. Można tylko kontrolować wygięte ekstremalnie wędzisko i sprawdzać regulację hamulca kołowrotka. Robert przestał wędkować i przypatruje się uważnie walce z olbrzymią rybą. Ryba zatrzymała się. Jacek próbuje odzyskać cenne metry żyłki, wolno pompując mocnym wędziskiem i wybierając luz żyłki kołowrotkiem. Ryba jest duża, stawia mocny opór, trzymając się dna. Nie masz innego wyjścia, musisz go w ten sposób pompować. Najgorsze tam nurt jest ostry. Może cię zmienić w tym pompowaniu? Nie dam sobie rady. Walka przedłuża się. Ryba trzyma się w nurcie, nie pozwalając na podholowanie do brzegu. Trzeba cierpliwie czekać, aż opadnie z sił, kontrolując na razie wybieranie żyłki z kołowrotka. Próba siłowego zatrzymania jej długich wypadów w dół rzeki skończyłaby się na pewno rozgięciem haka rippera. Doskonale. Nie mogę. O, widzisz, nie mogę podkręcić hamulca, bo on ale siła idzie. Mi odjeżdża. Po długim holu ryba słabnie i jest coraz bliżej brzegu. Teraz trzeba bardzo uważać, gdyż duża ryba, nawet gdy jest zmęczona, potrafi gwałtownie odpłynąć na widok wędkarza. Płaski, piaszczysty brzeg jest odpowiednim miejscem do lądowania olbrzymiej ryby. Robert już wcześniej zajął odpowiednią pozycję i jest gotowy do uchwycenia ryby. Czy uda się to za pierwszym razem? Krytyczny moment holu i duży sum kapituluje po półgodzinnej walce. Zobacz, jaki to kawał. Ja już myślałem, że nie dasz rady. Wędkarze są bardzo zadowoleni. Dzięki cienkiej, wyjątkowo wytrzymałej żyłce Cora Strong udało się wyholować tak dużą rybę w stosunkowo krótkim czasie. Do łowienia sumu używa się duże błystki obrotowe, tonące woblery z szerokim sterem głębokości oraz rippery i twistery w dużych rozmiarach. Nieodzowna jest też mocna żyłka, niekoniecznie o dużej średnicy, taka jak Cora Strong, która jest nieoceniona przy połowie okazów. Ostrogi dużej rzeki kryją jeszcze nie jeden tak wspaniały okaz. Pora zakończyć dziś wędkowanie. Przecież nie w ilości złowionych ryb leży smak
wędkowania.